Wydawnictwo Parlando i Ośrodek Karta przedstawiają Nikołaj Nikulin, Soldat. Z języka rosyjskiego przełożyła Agnieszka Knyt. Czyta Robert Jarociński. Od autora. Moje zapiski nie powstały z myślą o publikacji. Były jedynie próbą uwolnienia się od przeszłości. Podobnie jak na Zachodzie ludzie idą do psychoanalityka, wyjawiają mu swoje niepokoje i tajemnice w nadziei, że wyzdrowieją i odzyskają spokój, tak ja zasiadłem do pisania, by spróbować z zakamarków pamięci wymieść siedzące głęboko nikczemności i draństwa, żeby uciec od przytłaczających obrazów. Zapewne próba beznadziejna. Wspomnienia te pisałem wyłącznie dla siebie, dlatego też są bardzo osobiste i skrajnie subiektywne. Nie mogą być obiektywne także dlatego, że wojnę przeżyłem jako młodzieniec, prawie dziecko, bez jakiegokolwiek doświadczenia życiowego, wiedzy o naturze człowieka, nie potrafiąc bronić się przed ciosami losu. Nie są to pamiętniki, jakie piszą znani dowódcy wojenni, a które potem zapełniają półki naszych bibliotek. Opisy walk i wygranych bitew zostały sprowadzone w miarę możliwości do minimum. Wojenne zwycięstwa i heroizm są powszechnie znane, przez wielu były opiewane, lecz w oficjalnych zapisach nie ma prawdziwej atmosfery wojny. Ich autorów prawie nie interesuje, co naprawdę przeżywa żołnierz. Zazwyczaj wojny wszczynali ci, którym zagrażały one najmniej. Feudałowie, królowie, ministrowie, politycy, finansiści i generałowie. W ciszy gabinetów układali plany, a potem, kiedy już wszystko było skończone, pisali wspomnienia, podkreślając swoje męstwo i usprawiedliwiając porażki. Większość pamiętników opiewa samą ideę wojny, stwarzając tym samym przesłanki dla nowych planów wojennych. Zaś płacą za to wszystko ci, co giną od kuli, realizując plany generałów. Ci, którym wojna jest absolutnie niepotrzebna, pamiętników nie piszą. Starałem się tu opowiedzieć, o czym myślałem, co najbardziej mnie dziwiło i czym żyłem przez 4 długie lata wojny. Powtarzam, opowieść ta nie jest w ogóle obiektywna. Patrzę na wydarzenia tamtych lat nie z góry, nie z generalskiej wieży, skąd widać pełen obraz, a z dołu. Jak żołnierz, który czołga się na brzuchu po błocie frontowym, a czasami w to błoto pada na twarz. Rzeczywiście widziałem niewiele i wybiórczo. Takie spojrzenie również ma swoją wartość, odkrywa bowiem sprawy niemal niezauważalne, zaskakujące i, jak się zdaje, jednak istotne. Celem tych zapisków jest też utrwalenie niektórych prawie zapomnianych szczegółów życia frontowego. Ale najważniejsze to próba odpowiedzi samemu sobie na natrętne pytania, które nie dają mi spokoju, chociaż wojna skończyła się już dawno. A i w istocie kończy się moje życie, u którego początków ona się zdarzyła. Te wspomnienia nie były przeznaczone dla postronnego czytelnika, nie muszę więc prosić o wybaczenie za śmiałe słowa i sceny, bez których nie można byłoby przekazać prawdziwej atmosfery żołnierskiego życia, atmosfery koszar. Jeśli zaś znajdą czytelnika, niech nie przyjmuje ich on jako dzieła literackiego albo opracowania historycznego, lecz niech zobaczy w nich dokument, relacje naocznego świadka. Nikołaj Nikulin, Leningrad 1975. Początek. Wojna. Zajęcie godne prawdziwego mężczyzny. Karol XII, król Szwecji. Panie nasz, Boże miłosierny, wyrwij mnie z tej kloaki. Wiosną 1941 roku w Leningradzie wielu czuło zbliżającą się wojnę. Poinformowani wiedzieli o przygotowaniach do wojny, pospólstwo było zaniepokojone plotkami. Nikt nie mógł jednak przypuszczać, że Niemcy już 3 miesiące po ataku staną u bram miasta, a po pół roku co trzeci jego mieszkaniec umrze straszną śmiercią głodową. Tym bardziej my, żółtodzioby, dopiero co opuściliśmy mury szkolne i nie zastanawialiśmy się nad tym, co nas czeka. A przecież większości z nas było sądzone w najbliższym czasie zginąć w bagnach pod Leningradem. Tych nielicznych, którym udało się ocaleć, czekał inny los. Beznogich i bezrękich kalek, neurasteników, alkoholików, na zawsze pozbawionych spokoju ducha.
Informacje o wybuchu wojny ja i, jak sądzę, większość zwykłych ludzi przyjąłem nie jak coś obojętnego, ale raczej odległego. Posłuchaliśmy radia, podyskutowaliśmy, oczekiwaliśmy szybkich zwycięstw naszej armii, niezwyciężonej i najlepszej na świecie, jak pisano nieustannie w gazetach. Walki na razie rozgrywały się gdzieś daleko. Wiadomości o nich napływały rzadziej niż o sytuacji na zachodzie. W Leningradzie podczas pierwszych dni wojny zrobiło się nawet jakoś świątecznie. Było słonecznie, zieleniały i rozkwitały parki i skwery. Miasto upstrzyło się mizernymi plakatami nawołującymi do walki. Ulice ożyły. Mnóstwo poborowych w nowiutkich mundurach z powagą snuło się po ulicach. Wszędzie słychać było śpiew, dźwięki patefonów i harmonii. Zmobilizowani żołnierze spieszyli się, by zdążyć się napić przed odjazdem na front. Nie wiadomo dlaczego w czerwcu i lipcu w sprzedaży pojawiło się mnóstwo dobrych, do tej pory rzadko spotykanych książek. Newski Prospekt zamienił się w ogromną księgarnię. Wprost na ulicy stały stragany ze stertami tomów. Na razie w sklepach była żywność, a kolejki nie wyglądały posępnie. Domy się zmieniały. Szyby w oknach wszędzie wyklejano na krzyż pasami papieru. Witryny sklepów zabijano deskami i osłaniano workami z piaskiem. Na ścianach pojawiły się napisy z informacjami o schronach przeciwlotniczych. Na dachach dyżurowali obserwatorzy. W parkach ustawiano zenitówki. Zenitówka to działo przeciwlotnicze umożliwiające ustawienie lufy pod kątem prostym do powierzchni ziemi. Jacyś niemłodzi już ludzie w bufiastych spodniach narciarskich ćwiczyli od rana do wieczora, zadając kukłom ciosy bagnetami. Na ulicach co i rusz maszerowały dziewczęta w niezgrabnych bryczesach i źle skrojonych bluzach, niosąc ogromnych rozmiarów balony z gazem. Potem balony zaporowe, które miały stanowić przeszkodę dla samolotów lecących na małych i średnich wysokościach, na długich linach unosiły się nad miastem niczym ogromne ryby, wyraźnie odcinając się podczas białych nocy od bezchmurnego nieba. Wojna tymczasem gdzieś trwała. Coś się działo, ale nikt nie wiedział dokładnie co. Do szpitali zaczęto przywozić rannych, zmobilizowani wciąż wyjeżdżali. Wryła mi się w pamięć scena odjazdu piechoty morskiej. Przed naszymi oknami wychodzącymi na Newę ładowano na stateczek wycieczkowy w pełni wyekwipowanych i uzbrojonych żołnierzy. Czekali spokojnie na swoją kolej, kiedy nagle do jednego z nich podbiegła jakaś kobieta. Prosili ją, uspokajali, bez skutku. Żołnierz siłą odrywał od siebie kurczowo zaciśnięte ręce, a ona wciąż czepiała się plecaka, karabinu, torby z maską przeciwgazową. Stateczek odpłynął, a kobieta długo jeszcze zawodziła, bijąc głową w granitową balustradę bulwaru. Przeczuwała to, o czym dowiedziałem się znacznie później. Ani żołnierze, ani statki, na których ich wysyłano na front, nie wrócili. Potem wszyscy zgłaszaliśmy się na ochotnika. Wydano nam karabiny, amunicję, żywność, nie wiadomo dlaczego śledzie, widocznie tylko to mieli pod ręką, i załadowano na barkę, która czekała przy brzegu małej Newki. Tu po raz pierwszy uratował mnie mój anioł stróż, przybrawszy postać starszego pułkownika, który rozkazał wysadzić nas z barki i ustawić na brzegu. Początkowo niczego nie rozumieliśmy. Pułkownik obejrzał nas przekrwionymi z niewyspania oczyma i kazał niektórym wystąpić z szeregu. Wśród nich byłem i ja. Naprzód marsz do domów, powiedział, i bez was, smarkacze, tam ciężko. Podjął desperacką próbę zapobieżenia bezmyślnej śmierci żółtodziobów. Wszystko to zrozumiałem dopiero później, a wtedy wróciłem do domu, do zdumionej rodziny. Barka zaś popłynęła Newą i dalej. Mówiono, że na Wołchowie została ostrzelana przez Messerschmitty i zatonęła. Ochotnicy siedzieli w ładowniach, które przewidujące dowództwo nakazało zamknąć, żeby, nie daj Bóg, nie rozbiegli się gołąbeczki. Wróciłem do domu, ale po tygodniu dostałem powołanie. Wojskowa komenda uzupełnień skierowała mnie do szkoły wojskowej. Najpierw jednej, potem drugiej i trzeciej. Wszyscy moi rówieśnicy zostali wcieleni, a mnie z powodu słabego serca zdyskwalifikowała komisja lekarska. W końcu i dla mnie znalazło się odpowiednie miejsce. Szkoła radiotelegrafistów. Tu też jeszcze nie czuło się wojny.
Było wesoło i ciekawie. Zebrano byłych uczniów, studentów, żywych, towarzyskich chłopców. Śmiech, żarty, dowcipy. Wieczorem jeden z nich wygwizdywał z pamięci sonaty Beethovena, ktoś inny grał na gęślach, które zabrał ze sobą z domu. Spało się na piętrowych łóżkach bez materaców, jedynie z drucianą siatką, która przez noc odciska się na fizjonomii. Jak zmieniają się ludzie ubrani w mundury. Jaki dowcipny jest plutonowy. Aha, znacie dwa języki? Dobrze. Pójdziecie sprzątać ubikację. Lekcje udzielane przez naszego plutonowego zapamiętałem na całe życie. Kiedy podczas zwrotu w szeregu myliła mi się prawa strona z lewą, pouczał mnie: tu nie uniwersytet, tu trzeba myśleć. Pierwsze lekcje musztry wojskowej dał nam sam komendant szkoły, stary Wiarus, który walczył jeszcze podczas wojny domowej. Spotkaliśmy go maszerując po placu i odmeldowaliśmy się starannie, jak nas uczono. Towarzyszu pułkowniku, kompania idzie na zajęcia. Nie idzie, a jaja włóczy po ziemi, padło w odpowiedzi. Jakim wesołkiem był starszy politruk. Politruk to oficer zajmujący się propagandą polityczną. W czasie pogadanki politycznej zawiadomił nas. Ukrainę już zagarnęły ręce faszystowskich łap, a potem po capstrzyku ganiał całą kompanię po placu. Żołnierze głośno tupali jedną nogą i cichutko stąpali na drugą. Była to żywiołowa demonstracja niechęci do człowieka, który nie spodobał się nam wszystkim. Trafiła kosa na kamień. Politruk przysiągł ganiać nas tak do rana. Pomogła dopiero interwencja komendanta szkoły. Wystarczy, oświadczył. Jutro dzień ciężkiej nauki. Później, kiedy trwała już blokada Leningradu i puchliśmy z głodu, politruk zaczął przychodzić do kuchni i wyżerać z żołnierskiego kotła. Jakoś udało mu się przeżyć wojnę. W 1947 roku podczas służbowej podróży pociągiem do Moskwy zobaczyłem znajomą bandycką mordę ze szramą na policzku. To był nasz waleczny politruk, teraz konduktor roznoszący ze służalczą miną szklanki i śmiało biorący napiwki. On rzecz jasna nie poznał mnie. Z przyjemnością włożyłem półrublówkę w jego spoconą, cnotliwą dłoń. Uczyliśmy się chętnie, a i byliśmy do tego nawykli. Minęło raptem 2 miesiące od czasu, kiedy opuściliśmy ławy szkolne. Wszyscy opanowaliśmy szybko zmyślny alfabet Morsa, modelowej musztry wojskowej nie było, nie wystarczało na to czasu, zajęcia z walk liniowych i na bagnety doprowadzały kursantów do zupełnego wyczerpania. Czasem urządzano marsze w takt muzyki, ale orkiestra nawalała, był to zmobilizowany i przebrany w mundur zespół jazzowy. Zamiast rytmu defiladowego ciągle wpadał w takt trumby, wywołując piętrowe przekleństwa komendanta szkoły. Defilowanie przerwano po pojawieniu się niemieckiego samolotu zwiadowczego, który widowisko sfotografował. Z wojną zetknęliśmy się po raz pierwszy, gdy do naszej szkoły przysłano z frontu, dla uzupełnień, rozbitą dywizję. Wszystkich nas zadziwiło, że frontowcy jedzą w ogromnych ilościach kaszę perłową, która została z obiadu. Kursanci szkoły łączności przyjechali tu niedawno z domów, jeszcze rozpieszczeni i wybredni. Niektórzy na początku nie mogli przywyknąć do wojskowego wiktu. Pewnego razu obudził mnie o 3 w nocy jakiś dziwny dźwięk. Dochodził z przedsionka. Stał tam Jurka Woronow, syn znanego leningradzkiego aktora, i pośpiesznie zajadał kurę, którą przysłali mu z domu kochający rodzice. Żołnierze frontowi byli cisi i zamknięci. Starali się rozmawiać tylko między sobą, jakby obowiązywała ich jakaś tajemnica. Jednego przepięknego dnia całą dywizję ustawiono na placu przed koszarami, a nam rozkazano stanąć z boku w szeregu. Żartowaliśmy, paplaliśmy, spekulując, co tu się będzie działo. Padł rozkaz baczność i przyprowadzono 2 żołnierzy bez pasów. Potem kapitan zaczął czytać z kartki. Tych 2 skazano na karę śmierci za dezercję. I nagle, nim dotarło do nas, o co chodzi, zastrzelono ich z automatów. Zwyczajnie bez ceremonii. Ich ciała drgały chwilę w konwulsjach, po czym zastygły. Lekarz stwierdził zgon. Ciała zakopano na skraju placu, ziemię wyrównano i udeptano. Rozeszliśmy się w martwej ciszy. Rozstrzelani, jak się okazało, bez zezwolenia poszli do miasta zobaczyć się z rodziną. Pokazową egzekucję zorganizowano dla zaostrzenia dyscypliny. Wszystko to było tak oczywiste i zarazem tak straszne. Dopiero wtedy w naszej świadomości zaszła zmiana.
Zrozumieliśmy, że wojna to nie żarty i że jej macki dosięgną też nas. W sierpniu sytuacja na froncie pod Leningradem stała się groźna. Dywizja poszła na pierwszą linię, a razem z nią połowa naszych kolegów jako uzupełnienie. Wszyscy zginęli. Anioł Stróż znów mnie uratował. Zostałem w tej drugiej połowie. Zaczęły się bombardowania. Wyjątkowo efektowne było pierwsze, w połowie września. W ciszy słonecznego dnia usłyszeliśmy nagle huk nie wiadomo skąd. Cały czas narastał i narastał. Zadrżały szyby i wszystko wokół zaczęło wibrować. W oddali na jasnym niebie pojawiła się eskadra samolotów. Leciały w szyku na różnej wysokości, powoli i zdecydowanie. Wokół jak kłęby waty na niebieskim niebie wybuchały pociski zenitówek. Artyleria waliła bezładnie, nie wyrządzając szkody samolotom, które nawet nie zmieniły szyku i jakby nie zauważając palby, leciały do celu. Wyraźnie widać było żółte końcówki skrzydeł i czarne krzyże na kadłubach. Siedzieliśmy w okopach, głębokich, specjalnie wykopanych rowach. Było strasznie. Nagle ocknąłem się z osłupienia i schowałem pod kawałkiem brezentu. W oddali wstrząsały ziemią wybuchy fugasów. Fugas to prowizoryczna mina wykonana w warunkach bojowych z materiałów wybuchowych, pocisków artyleryjskich lub bomb lotniczych zakopana w ziemi. Wybuchała pod wpływem nacisku lub przez zdalne odpalenie. Na nas posypały się bomby zapalające, które rozbroiły sytuację. Powyskakiwaliśmy z ukrycia i rzuciliśmy się do gaszenia pożarów. Było to coś w rodzaju pasjonującej gry. Bomba pali się jak zimny ogień, więc trzeba zdążyć zakopać ją w piasku. Wtedy gaśnie z sykiem. Kiedy wszystko zamilkło, ujrzeliśmy kłęby dymu, które zasnuły pół nieba. To płonęły badajewskie składy z żywnością. Wtedy jeszcze nie mogliśmy wiedzieć, że pożar tych magazynów zdecyduje o losie mieszkańców miasta, którzy będą ginąć z głodu zimą na przełomie 1941 i 1942 roku. Bombardowania stały się regularne. W dziedziniec przed szkołą uderzył pocisk, który rozerwał na strzępy kilku ludzi. Na sąsiednich ulicach bomby uszkodziły wiele budynków, najmocniej szpital. Chodziły słuchy, że szpiedzy nadawali z dachu szpitala sygnały niemieckim samolotom za pomocą lustra. Noce spędzaliśmy w kryjówkach wyrytych na dziedzińcu. Przestały działać wodociąg i kanalizacja. W ciągu 2 godzin ubikacje zapełniły się nieczystościami, ale dowództwo szybko przedsięwzięło środki zaradcze. Ci, którzy znali 2 języki, musieli solidnie popracować, a na dziedzińcu szkolnym wykopano prymitywne wychodki, jak na wsi. Straty z powodu bombardowań były niewielkie, głównie najedliśmy się strachu. Ja przestraszyłem się solidnie, kiedy na zewnątrz wybuchła bomba i cisnęła w moim kierunku wielki kloc, który wybił 2 okna. Sekundę przed tym przykucnąłem i kloc, przeleciawszy nad moją głową, uderzył w ścianę. W warunkach wszechobecnego chaosu swobodnie działali agenci niemieccy, oświetlając wieczorami cele mnóstwem rakiet. Jedna z nich wzbiła się raz z naszego poddasza. Oczywiście nie udało się nikogo złapać, ponieważ wszyscy, którzy byli w pobliżu, 150 ludzi, rzucili się, by dorwać sygnalistę i powstało dezorientujące zamieszanie. Na początku października wszystkich, którzy ukończyli szkolenie, wysłano na stację Lewaszowo, by zdobyli doświadczenie bojowe. Tam, w letnich kwaterach Akademii Wojskowej, przeżyliśmy miesiąc. Zima zaczęła się wcześnie. Spadł śnieg, który leżał do wiosny. W zasadzie ćwiczenia sprowadzały się do siedzenia na mrozie i prowadzenia łączności radiowej między grupami kursantów. Przywykliśmy do niedojadania i marznięcia. Chociaż prawdziwego głodu jeszcze nie było. Na 300 gramach chleba dziennie da się przeżyć. Zbieraliśmy też żołędzie i warzywa. Marzyliśmy o tym, by dostać się na dyżur w kuchni. I raz poszczęściło się pierwszemu plutonowi. Gdy wrócili wieczorem, żygali na dolne prycze, na których spaliśmy my, drugi pluton. Chłopcy objedli się i dostali rozstroju żołądków. Jednakże nastrój był dziarski. Po dawnemu żartowaliśmy nawet z braku jedzenia. Lewaszowo znajdowało się poza strefą bombardowań, ale raz, kiedy nocą pełniłem wartę przy magazynie żywnościowym, widziałem nalot na Leningrad. Cóż to było za wstrząsające widowisko?
Wybuchy bomb, łuny pożarów, różnokolorowe smugi lecących kul i purpurowe rozbłyski spadających pocisków. Wszystko to pulsowało wzdłuż całego horyzontu. Z oddali dobiegał głuchy, przeciągły huk. Ziemia drżała. Wydawało się, że tego piekła nie przeżyje żaden człowiek. Z rozpaczą myślałem o mojej rodzinie, która została w mieście. Z rana magazynier, dobry człowiek, dał mi cały bochenek chleba. Zjadłem połowę, a resztę zaniosłem kolegom. Pamiętam, jak napełniły się łzami kasztanowe oczy jednego z nich. Nazywał się chyba Mandel. Pewnego razu całą noc dyżurowaliśmy przy radiostacji, siedząc w zaspie. Nie było nikogo w pobliżu i kiedy w eterze rozległa się niemiecka audycja propagandowa dla Rosjan, postanowiliśmy jej posłuchać. Zdumiała nas nie informacja o rozbiciu kolejnej grupy wojsk, nie wielkość strat czy liczba jeńców i wojennych zdobyczy, a to, że speaker nazwał Budionnego i Woroszyłowa, o których pisano u nas w samych superlatywach, nieudolnymi profanami sztuki wojennej. W ogóle wtedy zaczynaliśmy rozumieć powagę sytuacji. To, że Leningrad jest na granicy klęski, ale o porażce nie myśleliśmy i toporna propaganda Niemców nie za bardzo na nas działała, choć w głębi duszy czuliśmy się dosyć paskudnie. Na początku listopada wróciliśmy do koszar leningradzkich, zimnych, z powybijanymi oknami. Przed odjazdem na front oddziały dostały zadanie patrolowania miasta, sprawdzania dokumentów, zatrzymywania podejrzanych, wśród których znaleźli się Leningradczycy uratowani z odcinka frontu nad Ługą i innych kotłów. Byli strasznie wynędzniali, kości obciągnięte spierzchniętą skórą. Miasto uderzająco różniło się od tego, jakie opuszczałem w sierpniu. Zimne, zatęchłe, mroczne. Wszędzie ślady po pociskach, domy ze zrujnowanymi fasadami, które odsłaniały mieszkania jakby w przekroju. Gdzieniegdzie na resztkach stropu zatrzymało się łóżko albo komoda. Na ścianach wisiały zegary i obrazy. Konie Klotta zdjęte. Konie Klotta to rydwan z Narewskiej Bramy Triumfalnej. Pałac Jusupowa uszkodzony. Na Muzeum Etnograficznym od góry do dołu ogromne pęknięcie. Iglice na gmachach admiralicji Soboru Pietropawłowskiego w ciemnych osłonach, a kopuła Soboru Świętego Izaka pochlapana farbą maskującą. Na placach zenitówki, z rzadka przelatują z wyciem i wybuchają gdzieś w dali niemieckie pociski. Miarowo stuka zegar miejski, wiatr rozwiewa żółte liście, gałęzie, jakieś brudne kartki. W mieście panuje ponury nastrój, dobrze wyrażony w kupletach, podobno wymyślonych na prędce przez leningradzkich żulików. Leningrad oblężony bombardują, pociski z daleka przylatują, a w domu głód, a w domu chłód. W domu nudno jak nigdy dotąd, haha, mrozy nastają, nam chleba nie dają, truposzczaków na cmentarz targają. A w domu chłód, a w domu głód, w domu nudno jak nigdy dotąd, ha, ha, ha. Nasz posterunek znajdował się blisko filharmonii i jacyś dobrzy ludzie przechodnie powiadomili moją mamę, że jestem w mieście. Tutaj zdążyliśmy się zobaczyć po raz ostatni przed moim odejściem na front. Mama przyniosła mi trochę jedzenia. W nocy 7 listopada miało miejsce szczególnie bestialskie bombardowanie, mówiono, że sam Hitler obiecał je Leningradczykom. A nazajutrz, mimo ostrzału, pomaszerowaliśmy na dworzec finlandzki, skąd w wagonach towarowych powieziono nas do stacji Ładoga. Noc spędziliśmy w wagonie, ściśnięci jak sardynki w puszce. To było zbawienne, bo na zewnątrz panował 20-stopniowy mróz. Mogliśmy się ogrzać jedynie przytulając się do sąsiada. Rankiem ze zbombardowanej przystani załadowano nas na pokład starutkiego stateczku przerobionego na kanonierkę. Przeprawa przez Ładogę była spokojna. Niebo zaciągnięte chmurami, wietrznie, samoloty nie latały. Solidnie tylko przemarzliśmy na lodowatym wietrze. Grzaliśmy się od komina. Tu dokonałem udanej transakcji wymiany 3 landrynek na pół suchara ze skąpym Jurką Woronowem. W zaśnieżonej wsi Nowa Ładoga odpoczywaliśmy jeden dzień, żebrząc gdzie się dało. Prosiliśmy o jedzenie mieszkańców w piekarni, potem przez dobę włóczyliśmy się po leśnej głuszy w poszukiwaniu miejsca stacjonowania sztabu armii. Jedni nie nadążali, inni mieli odmrożenia. W sztabie rozdzielono nas do różnych oddziałów. Najszczęśliwszy był los tych, którzy dostali się do łączności.
Do końca wojny obsługiwali radiostacje i prawie wszyscy przeżyli. Najgorzej trafiło się wcielonym do piechoty. A, jesteście radiotelegrafistami, powiedziano im. To wasze karabiny, a to wzgórze. Tam są Niemcy. Zadanie zdobyć wzgórze. I tak polegli na bezimiennych wzniesieniach świeżo upieczeni radiotelegrafiści. Ja trafiłem do pułku artylerii ciężkiej. Szukaliśmy go tydzień, błądząc po przyfrontowych wioskach. Dwukrotnie przecięliśmy zamarzniętą rzekę Wołchow z ogromną elektrownią wodną. Żywiliśmy się tym, co Bóg dał. Coś tam skubnęliśmy w wołchowskiej stołówce. Pracownicy przygotowywali się do ewakuacji i odchodziła kradzież żywności. Działo się to tak otwarcie i bezwstydnie, że dyrektorce trudno było odmówić naszej skromnej prośbie o jedzenie. Innym razem na skraju wsi Wojbokało, kilka dni przed naszym przybyciem, została zmieciona z powierzchni ziemi. Litościwa młoda gospodyni wyniosła nam na ganek resztki drożdżówek z serem i innych pyszności. Było to niedojedzone śniadanie jakiegoś wysokiej rangi dowódcy, który stacjonował u niej. Nocowaliśmy gdzie popadło, a to u jakiejś staruszki na piecu, a to w pustym pomieszczeniu stacji kolejowej Wołchow 2, jeszcze była cała. Tu spotkaliśmy uzbrojonych ludzi ubranych po cywilnemu. Był to oddział partyzantów, którzy mieli iść na niemieckie tyły. W Wołchowie znów poczuliśmy na karku oddech wojny. O zmroku przechodziliśmy obok szkoły zamienionej na szpital. W rogu parku przy ulicy dwóch starszych sanitariuszy chowało zabitych. Powoli kopali dół. Z nieboszczyków zdjęli mundury. Instrukcja nakazywała strzec mienia państwowego. Jeden trup z przebitą piersią kiedyś był bosko przystojnym młodzieńcem. Umięśniony, nienaganna budowa ciała, na piersi wytatuowany orzeł. Na prawym ramieniu napis „Kocham naturę”, na lewym „Znów się nie najadłem”. Byli to chłopcy ze zwiadu Brygady Morskiej. Po raz pierwszy brygada poniosła dotkliwe straty pod Ligowem. Potem ją uzupełniono i odesłano na front wołchowski, gdzie bardzo szybko się wykrwawiła. Sanitariusze zepchnęli ciała do dołu i zasypali je zmarzniętymi grudami ziemi. Popatrzyliśmy na siebie i poszliśmy dalej. Później latem widziałem, jak oddziały sprzątające trupy zasypywały je wapnem, by zapobiec zarazie, ale chowano niewielu, tylko tych, których udawało się wydostać spod ognia. Zazwyczaj ciała gniły tam, gdzie żołnierzyków zastała śmierć. Po długiej włóczędze, ryzykując, że wpadniemy w ręce Niemców albo trafimy do kompanii karnej jako dezerterzy, dotarliśmy w końcu do stacji Murmański-Jeworota. Tam młodzi, rumiani czerwonoarmiści w porządnych półkożuszkach powiedzieli nam, że służą w pułku dokładnie takim, jakiego szukamy. Naszego na pewno nie znajdziemy, jest pewnie gdzieś pod Tychwinem. Dlatego powinniśmy się postarać o dołączenie do ich oddziału. Dowództwo w osobie kapitana o nazwisku Siedasz zgodziło się i dołączyliśmy do drugiego dywizjonu. Tenże Siedasz, wielki, nabity, wesoły chłop, palił sążniste skręty i odznaczał się niedoścignioną wirtuozerią w przeklinaniu. Był zdolnym oficerem, dopiero co ukończył akademię i sprawy pułkowe jak dotąd dzięki niemu szły znakomicie. Wystarczy wspomnieć, że podczas sierpniowych walk pod Kiriszami, kiedy piechota częściowo się rozbiegła, częściowo poszła do niewoli, wywiesiwszy na bagnetach białe kalesony, pułk Siedasza przez kilka dni powstrzymywał swoim ogniem natarcie niemieckie. Wkrótce w nagrodę za te działania otrzymał miano gwardyjskiego. Siedasz w wyniku tego awansował na pułkownika, skutecznie dowodził dywizją artylerii pod Narwą i Nowogrodem Wielkim na początku 1944 roku, ale w generały się nie dostał. Chodziły słuchy, że był zamieszany w spekulacje żywnością. W 1945 roku został ciężko ranny pod Budapesztem. Ironia losu. Zawsze bałem się hałasu. Nie znosiłem w dzieciństwie straszaków i pacek na muchy, a trafiłem do artylerii ciężkiej. Lecz było to szczęśliwe dla mnie zdarzenie, bo w piechocie w czasie intensywnych walk żołnierz mógł przeżyć średnio około tygodnia. W artylerii ciężkiej ten czas wydłużał się do 3-4 miesięcy. Zaś obsługa działa potrafiła wywinąć się od ran nawet przez całą wojnę. Działo stoi przecież na tyłach i prowadzi ogień z osłoniętych pozycji. Przy działach stawiano zwykle starszych, zaś młodzież, w tym ja, znajdowała się w plutonach ogniowych. Nasze miejsce na pierwszej linii.
Powinniśmy obserwować przeciwnika, korygować ogień, nawiązywać łączność. Ja łączność radiową. Nie idziemy w natarciu, lecz czołgamy się za piechotą. Dlatego straty wśród nas są niepomiernie mniejsze. Pułk, do którego trafiłem, zachował się w swoim początkowym składzie, podczas gdy w piechocie żołnierze zmieniali się po kilka razy, a pułki zachowywały jedynie swój numer. Tego wszystkiego dowiedziałem się później. Na razie wydano mi 300 gramów chleba, cienką zupkę i zamieniono leningradzkie buty na stare walonki. Każdy w innym rozmiarze. Akurat w dzień naszego przyjazdu obniżono normy żywnościowe, ponieważ padł Tichwin i były zakłócenia w dostawach. Tu głód dopiero się zaczynał, a ja już byłem dystrofikiem i wyróżniałem się spośród żołnierzy swoim nędznym wyglądem. Wszystko było dla mnie nowe, trudne, stanie na warcie po 4-6 godzin na 30-stopniowym mrozie, kopanie zamarzniętej ziemi, dźwiganie ciężarów, bali, amunicji. Jedna skrzynka ważyła 46 kg. Wszystko to bez przygotowania. A sił brak. Czarna rozpacz. Wokół sami obcy ludzie. Każdy troszczy się tylko o siebie. Wszędzie tylko przekleństwa, okrucieństwo, nieczułość. Momentalnie oblazły mnie miliony wszy. Urocze kuleczki biegały setkami nie tylko po bieliźnie, ale i na wierzchu, po płaszczu. Tłusta wesz z krzyżykiem na plecach nazywała się wtedy KW, jak czołg o tej samej nazwie. Tylko że wszyscy zdążyli zapomnieć, że był tak nazwany na cześć wielkiego dowódcy, Klimienta Woroszyłowa. Owe KW łapało się garścią pod pachą i sypało na rozpalony piecyk, gdzie pękały z głośnym trzaskiem. Z czasem rozdrapałem sobie do krwi chude boki, aż zrobiły mi się strupy. O łaźni nie było mowy. Żyliśmy na śniegu, na mrozie. Nie mieliśmy też bielizny na zmianę. Specjalne proszki na wszy były nieskuteczne. Próbowałem moczyć bieliznę w benzynie i tak zakładać ją na ciało. Kuleczki uciekały spod bluzy i można je było wtedy strząsać z szyi na śnieg. Ale następnego dnia pojawiały się w jeszcze większych ilościach. Dopiero w 1942 roku dostaliśmy środek ratunkowy – mydło K. Żółtą, okropnie śmierdzącą pastę, w której trzeba było wygotować odzież. W końcu odetchnęliśmy z ulgą. A i łaźnie do tego czasu nauczyli się budować. I znów miałem szczęście. Żołnierzem byłem do niczego. W piechocie albo od razu by mnie rozstrzelano dla przykładu, albo sam bym umarł z wycieńczenia, fiknąwszy głową w ognisko. Mnóstwo takich nadpalonych trupów zostawało na miejscach postojów oddziałów, które przyjechały z wygłodzonego Leningradu. W moim pułku patrzono na mnie krzywo, ale tolerowano. Przygotowywałem dziesiątki metrów sześciennych drewna na ziemianki oficerskie, wykonywałem wszelkie niezbędne prace, marzłem na warcie. Czasami dyżurowałem przy radiostacji. Na pierwszą linię na początku mnie nie brano, a i większych starć na szczęście nie było. Jednym słowem, nie od razu wpadłem w maszynkę do mięsa i miałem możliwość stopniowo przywyknąć do warunków frontowych. Ostrzały początkowo mnie nie przerażały. Po prostu nie od razu zrozumiałem, czym to grozi. Łoskot, obok padają ludzie, jęki, bryzgi krwi na śniegu. A ja stoję, mrugam oczami. Często zwalali mnie z nóg i kleli, żebym się nie wystawiał. Ale odłamki i zbłąkane kule mnie omijały. Bardzo szybko odkryłem swoje powołanie. Rzucałem się do rannych, opatrywałem ich i chociaż nie miałem doświadczenia, wychodziło mi to dobrze ku zdumieniu wyszkolonych sanitariuszy. W końcu listopada zaczęła się nasza ofensywa. Dopiero teraz zobaczyłem, co znaczy wojna, mimo że nadal nie brałem udziału w walkach. Setki rannych, zabitych, zimno, głód, napięcie, tygodnie bez snu. Podczas jednej stosunkowo cichej nocy siedziałem w dole pełnym śniegu, nie mogąc zasnąć z zimna. Drapałem się po zawszonych bokach i płakałem z rozpaczy i bezsilności. Tej nocy nastąpił przełom. Skądś pojawiły się we mnie nowe siły życiowe. Nad ranem wypełzłem z nory, zacząłem grasować po opuszczonych niemieckich ziemiankach i znalazłem zamarznięte na kość ziemniaki. Rozpaliłem ognisko, ugotowałem je w hełmie i po napełnieniu żołądka poczułem wiarę w siebie. Wtedy zaczęło się moje przeobrażenie. Powstały we mnie reakcje obronne, energia do życia, pojawiła się intuicja podpowiadająca, jak się mam zachować.
Poczułem w sobie zdecydowanie. Zacząłem zdobywać jedzenie. Odrąbałem siekierą kawał mięsa z zadu niemieckiego konia, który zamarzł na mrozie. Znalazłem zapomniany kopiec z ziemniakami. Jednego razu mina zabiła konia przechodzącego obok mnie. W ciągu 20 minut została z niego grzywa i wnętrzności, bo tacy artyści jak ja momentalnie pokroili zwierzę na kawałki. Woźnica nawet nie zdążył się zorientować, jak został na saniach z samymi lejcami w ręku. Innym razem maszerowaliśmy drogą i nagle z przodu pocisk przewrócił kuchnię polową. Kasza gryczana rozlała się na śnieg. W jednej chwili wszyscy wyciągnęli łyżki i zaczęła się uczta. Ruchu na drodze nie dało się zatrzymać. Przez kaszę przejechał wóz z sianem, ciężarówka, a my wciąż jedliśmy i jedliśmy, dopóki było co. Zbierałem suchary i skórki od chleba przy magazynach i kuchniach. Jednym słowem, szukałem jedzenia, gdzie się dało. Ofensywa trwała. Odnosiliśmy początkowo sukcesy. Niemcy uciekali, porzucając działa, samochody, amunicję i wszelaki sprzęt oraz zastrzelone konie. Przekonałem się, że opowieści o ich okrucieństwie nie są wymysłem gazetowym. Widziałem ponadpalane trupy jeńców z powycinanymi na plecach gwiazdami. Wszystkie wsie na trasie odwrotu Niemców były zniszczone. Mieszkańców wypędzono. Zostali nieliczni, głodni, oberwani, w strasznym stanie. Zaczęto brać mnie na pierwszą linię. Pamiętam piekielny ostrzał, czołganie się po śniegu, krew, krew, krew. W tym czasie po raz pierwszy zostałem ranny. Co prawda nie groźnie, ledwie mnie drasnęło. Było tak. Nocą zmęczeni podeszliśmy do opuszczonego budynku szkolnego. W pustych klasach było cieplej niż na śniegu. Na słomie spali jacyś żołnierze. Położyliśmy się obok i zasnęliśmy. Potem któryś z nas się obudził i rozejrzał. Śpimy razem z Niemcami. Wszyscy zerwali się na równe nogi, w ciemnościach zaczęła się strzelanina, zamieszanie, hałas, krzyki, jęki, wyzwiska. Biliśmy gdzie popadło. Dostałem cios bagnetem w udo, ugodziłem kogoś nożem, potem rozbiegliśmy się w różne strony, dzwoniąc zębami ze strachu. Wszystkim zrobiło się gorąco. Zdjąłem spodnie i po kształcie cięcia stwierdziłem, że bagnet był niemiecki, płaski. Nie zgłosiłem się do oddziału sanitarnego. Rana zrosła się sama w jakieś 2 tygodnie. Na pierwszej linii łatwiej było o jedzenie. Nocą można było wyczołgać się na pas neutralny, nożem odciąć zabitym plecaki, w których były suchary, czasem konserwy i cukier. Liczni zajmowali się tym w przerwach między walkami. Wielu nie wróciło. Niemieccy KM-iści nie próżnowali. Pewnego razu jakiś starszy sierżant, pewnie po pijaku, zajechał na pas neutralny saniami. W tej samej chwili on i koń zostali zabici. A w saniach było jedzenie, chleb, konserwy i wódka. Od razu znaleźli się chętni, żeby odzyskać te skarby. Najpierw poszło 2. Trafiły ich kule. Potem ruszyli 3 następni. Więcej chętnych nie było. Nocą ja się popisałem. Zauważyłem, że Niemcy strzelają nawet wtedy, gdy usłyszą najmniejszy szelest. Postanowiłem więc nie zabierać ze sobą niczego z powrotem. Przeciąłem jedynie uprząż, przywiązałem do sań kabel telefoniczny i cały wróciłem do okopu. Potem raz, dwa, hop, podciągnęliśmy sanie. Jedzenie było podziurawione kulami, wódka wyciekła, ale nażarliśmy się do syta. Przy linii kolejowej Mgaki-Risze nasza ofensywa zatrzymała się, a Niemcy zajęli nowe, dobrze przygotowane pozycje. Tu, w dużej wsi na Chody, z której potem nie został kamień na kamieniu, powitałem nowy rok 1942. Poprzedni rok zakończył się fatalnym epizodem. 3 dni wcześniej dowództwo naszego dywizjonu otrzymało rozkaz przejścia na tyły niemieckie przez wyrwę w obronie i korygowania stamtąd ostrzału armatniego. W straszny mróz po głębokich zaspach szliśmy na nartach przez dziewiczy las około 20 kilometrów. Rakiety, które oświetlały pierwszą linię, zostały z tyłu. Świecił księżyc. Wokół nas ogromne świerki. W końcu zobaczyliśmy na polance ziemianki wykopane jeszcze latem. Postanowiliśmy w nich odpocząć i ogrzać się. Przyszedł świt i nagle ktoś wrzasnął: Niemcy. Byłem w ziemiance znajdującej się na samym skraju i zareagowałem najpóźniej.
Kiedy wygramoliłem się na Boży Świat, nikogo już nie było i tylko w oddali w lesie migały postaci moich kolegów z pułku. Pobiegłem w ślad za nimi. Pod świerkiem wpadłem na wystraszonego lejtnanta z odbezpieczonym naganem. A Niemcy? Nie wiem, nie widziałem. Okazało się, że wybuchła panika. Wszyscy uciekli, a najszybciej dowództwo. Nie stałoby się nic złego, gdyby nie to, że w rozgorączkowaniu zostawiliśmy w ziemiance radiostację. Postanowiliśmy wrócić, ale okazało się, że Niemcy faktycznie zajęli nasze miejsce. Zaczęła się strzelanina i zrejterowaliśmy z pustymi rękami. Radiostacja stracona, rozkaz niewykonany. Przed nowym rokiem zaczęły się represje. Przyjechał śledczy, zaczęły się przesłuchania. Znalazł się kozioł ofiarny, dowódca radiostacji, sympatyczny plutonowy Fomin. Potem odbyło się posiedzenie trybunału, spektakl z wcześniej zaplanowanym finałem. Koniec zresztą okazał się szczęśliwszy niż oczekiwaliśmy. Fomin i jeszcze jeden żołnierz, który ukradł miód gospodyni w Nachodach, dostali po 10 lat więzienia z nakazem odbycia kary po zakończeniu wojny. Bardanosow, tak nazywał się złodziej miodu, szybko odkupił swoją winę. Kula przebiła mu płuco. Czy przeżył, nie wiem. Fomin zaś długo i wiernie służył z nami, więc najwidoczniej został później ułaskawiony. Ale w przeddzień nowego roku nikomu nie było do śmiechu. Wróciłem z pierwszej linii, usnąłem w ciepłej ziemiance, przespałem północ i nawet nie usłyszałem salw, które rozległy się wokół. Wkrótce opuściliśmy Nachody. Ostatnie zabudowania, jakie widziałem do połowy 1943 roku. Pułk przeniósł się w bagniste lasy opodal stacji Pogostie. Wszyscy myśleli, że to tymczasowe, minie 2-3 dni i pójdziemy dalej. Jednak los chciał inaczej. W tamtejszych lasach i bagnach ugrzęźliśmy na całe 2 lata. A wszystko, co przeżyliśmy dotąd, to była jedynie zapowiedź tego, co nas jeszcze czekało. Pogostie. Ten, kto zapomina własną przeszłość, skazany jest na przeżycie jej jeszcze raz. George Santayana. Na południowy wschód od mgi, wśród lasów i bagien, leżała zagubiona mała stacyjka Pogostie. Parę domków nad brzegiem czarnej od torfu rzeczki, krzaki, kępy brzóz, olch i nieprzebyte bagna. Pasażerom przejeżdżających pociągów nawet nie przyjdzie do głowy spojrzeć przez okno na to zapomniane przez Boga miejsce. Nie znano go przed wojną, nie jest znane i dziś. Tymczasem rozgrywała się tu jedna z najbardziej krwawych bitew frontu leningradzkiego. W dzienniku szefa sztabu niemieckich wojsk lądowych Pogostie wymieniane jest w okresie od grudnia 1941 roku do maja 1942, a nawet później do stycznia 1944. Pojawia się jako punkt zapalny, w którym ukształtowała się niebezpieczna sytuacja wojenna. Rzecz w tym, że stacyjka Pogostie była punktem wyjściowym podczas próby przerwania blokady Leningradu. Tu zaczęła się tak zwana Operacja Lubańska. Nasze wojska, 54. Armia, powinny były przerwać front, podejść do stacji Lubań na linii kolejowej Leningrad-Moskwa i połączyć się tam z drugą armią uderzeniową atakującą od strony Miasnego Boru nad rzeką Wołchow. W ten sposób niemieckie zgrupowanie pod Leningradem powinno było się rozsypać i ponieść klęskę, co skutkowałoby zniesieniem blokady. Wiadomo, co z tego pomysłu wyszło. Druga armia uderzeniowa wpadła w okrążenie i została częściowo zniszczona, częściowo wzięta do niewoli wraz z dowódcą, generałem Własowem, a 54. Armia po 3-miesięcznych ciężkich walkach, zalawszy krwią Pogostie i jego okolice, przedarła się 20 kilometrów do przodu, jej pułki nie doszły do Lubani, kolejny raz tracąc prawie cały swój stan osobowy i na długo ugrzęzły w dzikich lasach i bagnach. Operacja, ponieważ nie zakończyła się sukcesem, została zapomniana. Nawet generał Fiedyuniński, dowodzący wówczas 54. Armią, wstydliwie pomija ją milczeniem w swoich wspomnieniach, napomykając jedynie, że był to najtrudniejszy, najcięższy czas w jego karierze wojskowej. Przyjechaliśmy pod Pogostie wczesnym rankiem na początku stycznia 1942.
Na bagnach rozścielała się pierzyna śniegu. Mizerne drzewa sterczały z zasp. Wzdłuż drogi widać było tu i tam świeże mogiły, pagórki z drewnianym słupkiem u wezgłowia. W szarości zmroku kłębiły się mroźne mgły. Było 30 stopni poniżej zera. Gdzieś niedaleko dudniło i huczało, wokół nas świstały kule. Wszędzie było pełno samochodów, sprzętu i jakichś skrzyń słabo zamaskowanych gałęziami. Niewielkie grupki żołnierzy i pojedyncze na wpół zgięte postacie powoli rozchodziły się w różnych kierunkach. Jakiś ranny powiedział nam, że nasz kolejny atak na pogostie załamał się i że niemieckie stanowiska ogniowe wryte w nasyp kolejowy zmiatają huraganowym ogniem wszystko, co żyje. Nie można nawet podnieść głowy. Mówił, że nasi jakoby zdobyli z marszu stację w końcu grudnia podczas pierwszego podejścia. W budynkach stacyjnych znaleźli zapas spirytusu i pijani bohaterowie zostali wyrżnięci przez Niemców. Od tej pory wszystkie próby zdobycia pogostia kończą się porażką. Typowa historia. Ileż razy później słyszeliśmy takie na różnych frontach. Tymczasem nasze działa zajęły pozycje i otworzyły ogień. Zaczęliśmy rozlokowywać się w lesie. Zamarzniętą ziemię udało się rozdłubać jedynie na głębokość 40-50 centymetrów. Niżej była już woda, dlatego kopaliśmy bardzo płytkie schrony. Można było wślizgnąć się do nich przez specjalny właz zakryty brezentem. W środku znajdowały się jedynie legowiska. Za to palił się piecyk zrobiony z wiadra i było parno jak w łaźni. Od ognia śnieg topniał i zamieniał się w wodę. Woda w parę. Po 3 dniach wszystko wyschło i zrobiło się całkiem przyjemnie. Spaliśmy w cieple, co za szczęście. Czasem, by oświetlić ziemiankę, palono kabel telefoniczny, który dymił się i rozsiewał smród i sadze osiadające na twarzach. Rankiem wypełzający z nor żołnierze wykasływali i wysmarkiwali na biały śnieg czarne, smoliste skrzepy. Pewnego razu rano wychyliłem z ziemianki swoją opuchniętą, brudną fizjonomię. Po nieprzeniknionych ciemnościach światło słoneczne oślepiało i długo mrugałem powiekami, rozglądając się wokół. Okazało się, że obserwował mnie starszy sierżant stojący obok. Ze śmiechem zauważył: nie wiem, ty leziesz do przodu twarzą czy tyłkiem. Zazwyczaj witał mnie, chcąc podkreślić moje skrajne wyczerpanie, takimi oto uprzejmymi słowami. No jak, dalej sikasz na łapcie? Życie w ziemiankach pod pogostiem było i tak luksusem i przywilejem, bo przecież większość żołnierzy, głównie piechurów, nocowała wprost na śniegu. Ognisko nie zawsze można było rozpalić z powodu samolotów i wielu ludziom odmarzały nosy, palce u rąk i nóg. A czasami zamarzali na śmierć. Żołnierze wyglądali strasznie. Z poczerniałymi twarzami i przekrwionymi oczami, w poprzepalanych płaszczach i walonkach. Szczególną trudność sprawiało ochronienie przed mrozem rannych. Zazwyczaj wleczono ich po śniegu na specjalnych, lekkich, drewnianych sankach w kształcie łódeczek, a dla zapewnienia ciepła okładano grzałkami chemicznymi. Były to niewielkie, zielone poduszeczki brezentowe. Trzeba było do środka nalać trochę wody, po czym zachodziła reakcja chemiczna i wydzielało się ciepło, które utrzymywało się 2-3 godziny. Czasem sanki były ciągnięte przez psy. Miłe, rozumne stworzenia. Zazwyczaj sanitariusz wypuszczał przewodnika zaprzęgu pod ostrzał, gdzie człowiek nie dałby rady się przekraść. Pies odszukiwał rannego, wracał i znów czołgał się z całym zaprzęgiem. Psy wiedziały, że mają podciągać sanki pod zdrowy bok rannego, pomagały mu przeturlać się do łódeczki i czołgając się uciekały z zagrożonego terenu. Marny był los ciężko rannych. Najczęściej nie dało się w ogóle wydostać ich spod ostrzału. Cierpienia tych, których wyniesiono z pasa neutralnego, też się nie kończyły. Droga do oddziału sanitarnego była daleka, a przedostanie się do szpitala trwało długie godziny. Dostawszy się do szpitalnych namiotów, trzeba było czekać, bowiem lekarze, mimo że pracowali z poświęceniem całe dnie i noce przez wiele tygodni, nie nadążali wszystkich oporządzić. Długa kolejka zakrwawionych noszy z jęczącymi, miotającymi się w gorączce lub zastygłymi w szoku ludźmi czekała nieustannie. Ranni w brzuch nie wytrzymywali tego czekania. Umierało i wielu innych.
W następnych latach sytuacja bardzo się poprawiła. Jednak, jak dowiedziałem się później, położenie rannych zimą 1942 roku na innych odcinkach frontu sowiecko-niemieckiego było jeszcze gorsze. Jeden epizod opowiedział mi w szpitalu mój sąsiad z łóżka obok. W 1941 naszą dywizję rzucono pod Murmańsk, by wesprzeć broniące się tam oddziały. Pieszo ruszyliśmy przez tundrę na zachód. Wkrótce dywizja wpadła pod ostrzał, do tego zaczęła się burza śnieżna. Ranny w rękę, nie doszedłem do pierwszej linii. Ruszyłem z powrotem. Wiatr się wzmagał, wyła zamieć śnieżna, która ścinała z nóg. Z trudem pokonałem kilka kilometrów, prawie bez sił dopadłem ziemianki, gdzie był punkt grzewczy. Ranni wypełniali ją szczelnie, przytulając się do siebie. Jakoś udało mi się wcisnąć do środka. Spałem stojąc. Rankiem z zewnątrz rozległ się krzyk. Jest tu kto żywy? Wychodzić! To przyjechali sanitariusze. Z ziemianki wygrzebało się 3-4 ludzi. Reszta zamarzła. A dookoła wejścia piętrzył się stos przysypanych śniegiem trupów. Byli to ranni przywiezieni nocą z pierwszej linii do punktu grzewczego, którzy tu zamarzli. Jak się okazało, prawie cała dywizja zamarzła tej nocy na nieosłoniętych od wiatru górskich drogach. Burza śnieżna była bardzo silna. Ja wykpiłem się jedynie odmrożoną twarzą i palcami. Tymczasem w naszym obozowisku pod Pogostiem, jakieś pół kilometra od linii frontu, robiło się coraz bardziej gwarno. Namioty, ziemianki, szałasy, sztaby, magazyny, kuchnie. Wszystko to dymiło, obrastało krzątającymi się ludźmi i niemiecki samolot rozpoznawczy, na który mówiliśmy pogrzebacz, miał jakieś takie krzywizny w zarysie, od razu nas wykrył. Zaczął się ostrzał. Rzadki, ale ciągnął się prawie nieustannie wiele dni, to słabnąc, to się nasilając. Przywykliśmy do tego, choć co dzień było wielu zabitych i rannych. Ale cóż to znaczyło w porównaniu z setkami ludzi ginących na pierwszej linii? Tu rozstałem się z kolegą, który przyjechał razem ze mną z leningradzkiej szkoły łącznościowców. Był to niejaki Niejełow. Odłamek przebił mu gardło, najwidoczniej nie uszkadzając ważnych organów. Mógł nawet mówić szeptem. Owinąłem mu gardło bandażem i wsiadłem z nim do samochodu jadącego do oddziału sanitarnego, który znajdował się w namiotach 5 kilometrów od nas. Na przyfrontowej drodze widziałem osobliwe obrazy. Po ożywionym jak arteria miejska szlaku ruch odbywał się w obie strony. W stronę frontu szły uzupełnienia, wieziono broń i zaopatrzenie, jechały czołgi. Z powrotem wieziono rannych. Na poboczach krzątanina. Tu, rozłożywszy na śniegu pelerynę, dzielą chleb, ale ukroić się go nie da, więc żołnierze piłują zamarznięty bochenek dwuręczną piłą. Potem kawałki i opiłki rozdzielają na równe części, jeden się odwraca, drugi krzyczy dla kogo, podział odbywa się sprawiedliwie. Taki chleb trzeba ssać jak lód, dopóki nie rozmarznie. Zimno było okropne. Zupa marzła w kotle, a ślina po splunięciu zamarzała w locie i spadała już jako sopelek, dźwięcznie stukając o twardą ziemię. Dalej zakopują w śniegu trupa rannego, którego nie zdążono dowieźć do szpitala, bo albo zamarzł, albo się wykrwawił. Obok targują się, wymieniając wódkę na chleb. Tam znów kucharz gotuje zupę, mieszając w kotle ogromną chochlą, bucha para, a pod kotłem wesoło trzaska ogień. Na skraju lasu natknąłem się na puste szałasy z gałęzi świerkowych. Wokół nich porozrzucano dziesiątki czarnych kurtek marynarskich. Czapki z kapustą, kapusta to żargonowa nazwa insygniów na czapkach oficerskich, marynarskie czapki ze wstążeczkami i mnóstwo szykownych czarnych półbutów. Tu wczoraj przebierano w wojskową ciepłą odzież piechotę morską, która przyjechała z Leningradu. Marynarze odeszli, żeby więcej nie wrócić, a ich manatki, nikomu niepotrzebne, zasypuje drobny śnieżek. Dalej z ciężarówki wydają żołnierzom biały chleb. To przyszedł oddział politbojców. Politbojcy to komuniści i wzorowi komsomolcy kierowani ze specjalnych mobilizacji partyjnych na szczególnie trudne odcinki frontu lub do nowo sformowanych oddziałów. Mieli integrować żołnierzy i dawać przykład męstwa w walce. Karmią ich przed kolejnym atakiem. Dowództwo wiąże z nimi wielkie nadzieje. Z piechotą morską też wiązano wielkie nadzieje. Przy drodze stoją furmanki i przodki dział. Same działa i ich obsługa poszły w bój.
Graty najwidoczniej już są niczyje i obrotni żołnierze tyłowi przetrząsają obóz w poszukiwaniu żywności. Mnie jeszcze nie wystarcza frontowego hartu, by przeprowadzić taką operację. Znów kogoś chowają i znów majaczą ranni. Z ciężarówki z ogłuszającym hukiem wali do samolotu szybkostrzelna zenitówka. Tra-ta-ta-ta-ta, 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 ale cały czas pudłuje. Nagle seria wybuchów. Dalej, bliżej, tuż obok. Na ziemi wije się wartownik, który stał przy ziemiance sztabowej. Jakiś starszy żołnierz idący drogą złapał się za nogę. Obok niego sanitariuszka. Płacze w głos, stróżki łez spływają po brudnej, wiele dni niemytej buzi. Trzęsą jej się ręce, cała drży z nerwów. Żałosny widok. Żołnierz spokojnie ściąga spodnie, przewiązuje krwawiącą ranę na swoim udzie i jeszcze znajduje siłę, by pocieszać dziewczynę. Córciu, nie bój się, nie płacz. Wojna to nie jest zajęcie dla kobiet. Bezsprzecznie było wiele bohaterek, które można dać za przykład nawet mężczyznom, ale okrucieństwem było zmuszać kobiety, by doświadczały cierpień frontowych. I żeby tylko tego. Ciężko im było w otoczeniu mężczyzn. Głodnym szeregowcom co prawda daleko było do myślenia o babach, ale dowództwo dobijało się swego wszelkimi sposobami. Od brutalnej przemocy do wyszukanych zalotów. Wśród czeredy kawalerów byli chojracy na każdy gust i mogli zaśpiewać i zatańczyć i pięknie opowiadać, a dla wykształconych poczytać Błoka Lermontowa i jechały dziewczęta do domu z brzuchem. Zdaje się, że w języku kancelarii wojskowych nazywało się to wyjechać zgodnie z rozkazem 009. W naszej jednostce z 50 przybyłych w 1942 roku żołnierzy płci pięknej do końca wojny zostało dwóch. Wyjechać zgodnie z rozkazem 009 to było najlepsze wyjście. Bywało gorzej. Opowiadano mi, jak niejaki pułkownik Wołkow ustawiał kobiety w szeregu i przechadzając się wzdłuż, wybierał ślicznotki, które wpadły mu w oko. Stawały się jego PZP, przenośną żoną polową. A jeśli się sprzeciwiały, do zimnej ziemianki o chlebie i wodzie. Potem kruszynkę z ręki do ręki przekazywali sobie różni pomocnicy i zastępcy. Najgorsze obyczaje barbarzyńskie. Wojskowe życie pod pogostiem toczyło się w swoistym rytmie. Nocą przychodziły uzupełnienia, 500, 1000, 2-3 tysiące ludzi, marynarze, kompanie marszowe z Syberii albo leningradczycy z blokady, przeprawiano ich po zamarzniętej Ładodze, rankiem po krótkim przeszkoleniu bojowym szli do ataku i padali pod nasypem kolejowym. Poruszali się przy tym jak żółwie, ostatkiem sił przebijając w głębokim śniegu przejście. Śnieg sięgał powyżej pasa. Zabici nie przewracali się, lecz grzęźli w zaspach. Trupy zasypywał świeży śnieg, a następnego dnia był nowy atak, nowe trupy i w ciągu zimy powstawały warstwy nieboszczyków, które wiosną wyłoniły się spod śniegu. Poskręcane, powykrzywiane, porozrywane, pomiażdżone ciała. Całe stosy. O porażkach pod pogostiem i ich przyczynach, braku komunikacji, bałaganie, złym planowaniu, słabym rozpoznaniu, braku współdziałania między oddziałami i różnymi rodzajami wojsk, coś tam się mówiło w naszej prasie, we wspomnieniach i specjalnych artykułach. Walki pod pogostiem były w jakimś stopniu typowe dla całego frontu sowiecko-niemieckiego w 1942 roku. Wszędzie działo się podobnie, w każdym z tych miejsc i na północy, i na południu, i pod Rzewem, i pod Starą Russą było jakieś pogostie. Na początku wojny armia niemiecka weszła na nasze terytorium jak rozpalony nóż w masło. By zatrzymać jej pochód nie znaleziono innych środków niż zalanie ostrza tego noża krwią. Stopniowo zaczął rdzewieć i tępić się, poruszał się coraz wolniej, a krew lała się i lała. Tak stopniały oddziały leningradzkich ochotników. 200 000 najlepszych ludzi. Kwiat tego miasta. W końcu nóż się zatrzymał. Był jednak solidny. Cofnąć go nie było można. I przez cały 1942 rok krew się lała nadal, pomalutku nadżerając to straszliwe ostrze. Tak wykuwało się nasze przyszłe zwycięstwo.
Zawodowa armia wyginęła na początku wojny. Nowe formacje miały broni ledwie, amunicji jeszcze mniej. Doświadczonych dowódców można by policzyć na palcach jednej ręki. Szli w bój niewyszkoleni poborowi. Atakować, rozkazuje gospodarz z Kremla. Atakować, dzwoni generał z ciepłego gabinetu. Atakować, krzyczy pułkownik z solidnej ziemianki. I podnosi się setka Iwanów i brnie w głębokim śniegu w krzyżowy ogień niemieckich karabinów maszynowych. Niemcy w ciepłych drewnianych SO, czyli stanowiskach ogniowych, najedzeni i pijani.